Piękne widoczki. Szkoda, że tak wieje. Może mnie być słabo słychać, a ja jestem na puszkozbieraniu. I pyk. I myk. Strasznie wieje. Mało mówię, bo strasznie wieje. A dzisiaj się nie spodziewam na jakieś tam duże, obfite plony. Zrobiłem dość kawałek, bo nie wiedziałem, gdzie jechać. Kurczę, już jestem w takim miejscu, gdzie nie znam terenu. I jeżdżę tak na wyczucie. Miałem jechać w swoją taką dawniejszą miejscówkę, ale mówię, jeszcze tu pokręcę się w tych okolicach, co byłem ostatnio. O, coś jest na żywo. Jakiś ptaszek ćwierka. Dobra, pasowałoby kiedyś zrobić jakiś wypad do lasu, pozbierać trochę śmieci, bo ostatnio no puszki, puszki, puszki. Już kiedyś się miałem wybrać i tak, kurczę, schodzi. W tygodniu miałem się wybrać, ale jeszcze jest nic straconego. Jeszcze jest nic niestraconego. O, tu jestem w takim miejscu, że mnie ten wiatr nie zagłusza. W takim dołku to jest tutaj w miarę. O kurczę, ale śmierdziała ta puszka. Chyba żuki tam były. O. Dobra, to co? Odezwę się przy następnym. No. No i fajne. Zobaczcie, tutaj pole. Zboże sobie rośnie, czy coś takiego. A tutaj lasek brzuskowy. Fajnie. Gdzieś tam słonko próbuje się przedrzeć, ale będzie mieć ciężko, bo jest całe niebo zafajdane. No nic. Dobra. Takie perełki. Matko Boska. O Matko Boska. Co tu jest? No jest piękny depozyt. I znowu depozyt. Ja cię kręcę, ale mnie zsuwa. Dobra, odezwę się za chwilę. Powiem wam, że chyba znowu trafiłem w super miejscówkę. Ale będę miał dużo czyszczenia, bo w puszkach glina się znajduje. No i tak, jesteśmy na podsumowaniu. No dzisiaj rewelacji nie ma. Ostatnio przywiozłem za sobą mrówki, jaszczurki, jaszczurkę, a dziś przywiozłem tylko mrówki i chodzą mi po całym samochodzie. Także niezłe jaja, już tam jedna lata. Z tej siaty mi opanowały samochód. Dobra, ja to sobie pooczyszczam i zobaczymy, ile wyjdzie. Ostatnio było 3,5 kg chyba. No nic, chwilę mi się tutaj zejdzie, to zobaczymy. Jak to wyjdzie? No liczę, może z 1,5 kg będzie, no. A dzisiaj słabe połowy. Tak średnio jestem zadowolony. No tak to jest, kurczę, no tak intuicyjnie, jak się jedzie i szuka, no to tak właśnie wychodzi. No ale no, no takie gadanie. No ostatnio też byłem intuicyjnie, a trafiłem miejsca właśnie, gdzie leżały puszki. Tutaj też widać, że stare. Gdzieś w rowie leżały, ktoś rów wysprzątał, wyciął, wycinkę zrobił i się odkryły piękne skarby. Dobra, nie ględzę już. No i już to segreguję i to ważymy. No więc tak, udało się to przesegregować. No wyszła jedna taka pełna siata.
Trochę mi się zaszło, żeby oczyścić to z gliny i z tych mrówek. No mam nadzieję, że do garażu nie wejdą. Jak nie, to będzie trzeba czym sypać. Już wystarczy, że jedna w szafie hoduje. A jeszcze widzę, że osy się tutaj próbują znowu, jak co roku, zadomowić i też to gonię. Dobra, biorę wagę i zobaczymy, czy uda mi się to... Aha, siatka waży 110 gram. No, nigdy nie ważyłem. Ile te siatki ważą? Dwa kilogramy. To jest kilo 900, jakieś 20. No bo bez tej siatki, nie? Liczę. Dobra, to wszystkiego najlepszego wam życzę. No nieźle, ja mówiłem, że wyjdziecie z 1,5 kilo. Dobra. Trzymajcie się.